Znajdujemy się na terenie starego pałacu Getzów Okocimskich, wybudowanego w latach 1845-1850. Pałac ten był później trzykrotnie przebudowywany. Twórcą potęgi rodu Getzów był niejaki Jan Ewangelista Getz, który w wieku 29 lat, po 6-letniej praktyce, dowiedziawszy się z gazety Wiener Zeitung, iż niejaki Józef Neumann poszukuje wspólnika do założenia browaru, przybył na tereny Okocimia. Jan Ewangelista Getz, od którego zaczyna się ta historia, przyszedł na świat 16 października 1815 roku w Langenenslingen, w Szwabii. Podstawowe wykształcenie odebrał w miejscowej wiejskiej szkółce. Jako 15-latek rozpoczął naukę piwowarstwa w rodzinnym browarze. Charakterystyczną cechą tamtejszej gospodarki było duże zapotrzebowanie na piwo. W związku z tym każde miasteczko, a nawet większe wsie, posiadały przynajmniej niewielki zakład piwowarski. Jan Ewangelista Getz nie skorzystał ze sposobności, aby pracować w browarze swoich rodziców. Jako 20-letni młodzieniec wyruszył w poszukiwaniu prac, które przyniosą mu browarnicze doświadczenie. Warto tutaj nadmienić, iż jego brat Tomasz również osiągnął wielki sukces w branży piwowarskiej, stając się właścicielem dużego browaru w Marburgu. Po 9 latach praktyk młody browarnik marzy już tylko o jednym – o założeniu własnego browaru. I tu po raz pierwszy los szeroko się do niego uśmiecha. Jan natrafia na notkę w gazecie Wiener Zeitung, gdzie niejaki Józef Neumann, kupiec cieszyński, ogłasza, iż poszukuje wspólnika do założenia browaru w niewielkiej wiosce Okocie. Bez wahania wyrusza do Galicji. 26 kwietnia 1845 roku po raz pierwszy staje na ziemi okocińskiej. W czasie rabacji galicyjskiej w 1846 roku Jan Ewangelista uniknął śmierci dzięki chłopom, pracownikom browaru, którzy nie pozwolili go skrzywdzić. Władysław Leopold Jaworski, bliski przyjaciel i przewodnik polityczny syna Jana Ewangelisty, Jana II Getza Okocimskiego, tak napisał w pozycji wydanej na prawach manuskryptu pod tytułem Ku pamięci potomków Jana Getza Okocimskiego, wydanej w 1929 roku. Powiadali starzy ludzie, że miejscowi robotnicy zajęci w browarze stanęli w jego obronie, bo on nam daje pracę i zarobek, jakiegośmy dotąd nie mieli. Jan Albin urodził się 18 lipca 1864 roku w Starym Pałacu w Okocimiu, znajdującym się w obrębie browaru okocimskiego. Chrzest jego odbył się w kościele parafialnym w Okocimiu, 13 dni po urodzeniu, a więc 31 lipca. Jan Albin Getz wraz z rodzeństwem wychowywany był w sposób surowy, ale nie bez braku rodzinnego ciepła. Wpajano cechy prawdomówności, pracowitości, altruizmu. Można więc stwierdzić, że jego psychika kształtowana była w oparciu o naukę Kościoła katolickiego. Świadczą o tym dalsze poczynania, zwłaszcza Jana Albina Getza, a wrodzona nieśmiałość i pokora czyniła z niego człowieka wrażliwego na potrzeby innych. Wychowawczynią i pierwszą nauczycielką dzieci Jana Ewangelisty i Albiny była Dunka Amanda Years, która uczyła je między innymi angielskiego, gry na fortepianie, rysunków. Zwłaszcza młody Jan Albin przejawiał nieprzeciętne zdolności w tym zakresie. Pierwsze lata nauki spędził młody Jan Albin w szkole w Okocinie, ufundowanej przez jego ojca. Jednak do klasy czwartej rodzice przenieśli go do szkoły głównej niższej realnej w Bochni, zapewne po to, aby miał lepszą podbudowę do kontynuowania nauki w średniej szkole realnej. Była to czteroklasowa ludowa szkoła realna. Zachowały się jego świadectwa szkolne z Bochni. Ukończył ją 16 czerwca 1875 roku. Edukację na poziomie średnim kontynuował w CK Wyższej Szkole Realnej w Krakowie. Jan Albin do średniej szkoły realnej w Krakowie uczęszczał w latach 1875-76, 1881-82. W pierwszej B, bo do takiej klasy chodził Getz, naukę rozpoczęło 49 chłopców, a ukończyło 45. 1 lipca 1876 roku
Jan Albin otrzymał świadectwo pierwszego stopnia z odznaczeniem. Przez cały okres nauki otrzymywał on świadectwa stopnia pierwszego, a w klasach czwartej, szóstej i siódmej otrzymał świadectwo klasy pierwszej celującej. W ostatniej, siódmej klasie stał się niezaprzeczalnie najlepszym uczniem. Egzamin dojrzałości młody Goetz zdał 21 maja 1882 roku z odznaczeniem. Jeszcze w tym samym roku, w którym przeprowadzona została matura Jana Albina, rozpoczął on studia wyższe na Hochschule für Bodenkultur, wyższej szkole rolniczej działającej przy Uniwersytecie Wiedeńskim. 19 października 1882 roku otrzymał świadectwo immatrykulacji, czyli złożył ślubowanie pozwalające na zaliczenie go w poczet studentów, słuchaczy wyższej uczelni. Goetz był bardzo dobrym studentem. Dowodzą tego, jak i w poprzednich przypadkach, częściowo zachowane świadectwa, które pełniły funkcję indeksu i kart zaliczeniowych. Niestety, zdolnemu Janowi Albinowi nie dane było uzyskać dyplomu. 12 lutego 1885 roku otrzymał absolutorium. Wezwany został do domu przez ojca, którego stan zdrowia znacznie się pogorszył, uniemożliwiając równocześnie skutecznie zarządzanie nagromadzonym majątkiem. Pracę w browarze okocimskim Jan Albin rozpoczął jako prokurent przedsiębiorstwa, a po śmierci ojca w 1893 roku stał się jego jedynym spadkobiercą, ponieważ siostry jego zostały już wcześniej wypłacone z majątku rodzinnego. W swoim życiorysie tak wspominał ten okres ze swojego życia. Po ukończeniu Akademii Rolniczej odbywał praktykę w kraju i za granicą, po czym po śmierci ojca objął administrację majątku, w którym w pierwszym rzędzie browar okocimski rozwijał się dalej szybko i doszedł światowej sławy. 12 stycznia 1889 roku w kościele parafialnym w Brzesku odbył się ślub Jana II Albina Goetza Okocimskiego i Zofii hrabiny Sumińskiej. Początkowo młodzi zamieszkali w nieistniejącym już domu w okolicach browaru, po czym Jan Albin zlecił budowę nowego pałacu. Baron Jan Albin Goetz-Okocimski był wybitnym politykiem, był wybitnym filantropem, a także znakomitym mecenasem sztuki. Pałac, w którym się znajdujemy, został zaprojektowany przez znakomite biuro architektoniczne mieszczące się w Wiedniu. Był to tandem dwóch architektów, Niemca i Austriaka, Fellnera i Helmera, którzy specjalizowali się w budowie gmachów teatralnych i operowych. Swoje dzieła wznosili od Hamburga po Odessę. Byli czynni także i w Polsce, właśnie tutaj w Okocimiu, dla którego wzniesili pałac wraz z kaplicą. Pałac został wzniesiony w latach 1898-1900, a następnie później rozbudowany w latach 1904-1906, tuż przed otrzymaniem przez Jana Albina tytułu barona. Tę część wschodnią, która została dobudowana do Okocimskiego Pałacu, zaprojektował wybitny wiedeński architekt Leopold Simoni, profesor szkoły wiedeńskiej, specjalizującej się właśnie w znoczeniu gmachów browarnianych. Także był czynny na terenie browaru. Pałac za czasów swojej świetności, zarówno Jana Albina, jak i jego syna Antoniego Jana, pełen był znakomitych dzieł sztuki, jako że jego twórca, a więc twórca tego całego założenia pałacowo-parkowego, był wybitnym mecenasem. Dla Galerii Okocimskiej malowało obrazy wielu znakomitych polskich twórców, zresztą sam Goetz portretowany był przez wielu znakomitych artystów, także oczywiście i jego rodzina. Dla Goetza pracowali tacy wybitni twórcy jak Stanisław Wyspiański, jak Tadeusz Popiel, którego dwa dzieła znajdują się do dzisiaj w Okocimskim Pałacu, jak Olga Woznańska, jak Tomasz Łosik,
jak Kossakowie, Wojciech i Jerzy, wielu i wielu, wielu znakomitych oczywiście twórców zarówno polskich, jak i europejskich. Jan Albin Goetz kolekcjonował oprócz malarstwa także oczywiście rzeźbę, porcelanę, szkło, wreszcie także i broń myśliwską, której duży zbiór znajdował się w galerii właśnie myśliwskiej, jak również oczywiście trofea myśliwskie. Był wreszcie zapalonym znawcą literatury, sam znał cztery języki, również znakomicie rysował i malował, także i oczywiście grał na kilku instrumentach, przede wszystkim na fortepianie. A więc była to postać niezwykle, można powiedzieć, dzisiaj renesansowa, co prawda o pewnych zachowawczych, jeśli chodzi o sztukę Czongota. Jan Albin Goetz oczywiście zajmował się, oprócz tego, że prawda, miał olbrzymie włości, nie tylko browar okociński, ale także olbrzymie dobra rolno-leśne w różnych częściach naszego kraju. Wiele kamienic, wiele restauracji, pawilonów restauracyjnych. No i oczywiście to powodowało, że jego majątek był bardzo, bardzo duży. Trzeba przyznać, że kostium tego pałacu, a więc jak gdyby ta szata architektoniczna, ten pałac został ubrany właśnie w kostium neobarokowy, modny właśnie w tym czasie, jako że mariaż Jana Albina Goetza z hrabianką z Sumińskich, z pobliskiej Słotwiny, spowodował, że właśnie ta rodzina, od niedawna mająca tytuł szlachecki, bo od 1881, kiedy to jego ojciec otrzymał właśnie od Franciszka Józefa tytuł szlachecki, mogła, właściwie weszła w polską arystokrację, prawda? Dzięki właśnie temu mariażowi z hrabianką Sumińskich. Pałac ten miał stać się gniazdem rodzinnym Goetzów Okocińskich. Niestety tak się nie stało, bo w tym pałacu oczywiście mieszkał wyłącznie jego syn Jan, Antoni Jan, który oczywiście w 1939 roku musiał uciekać z kraju i zmarł w Kenii w 1962 roku na obczyźnie. A pałac oczywiście położony jest w rozległym parku, który niegdyś był jednym z najpiękniejszych ogrodów dendrologicznych w tej części Polsce. Rosło i nadal rośnie wiele ciekawych okazów drzew i krzewów. Niegdyś oczywiście ten park także zdobiło mnóstwo egzotycznych roślin, które w oranżerii były hodowane przez Jana Albina i jego żonę. Wreszcie trzeba także wspomnieć o orchideach, które zostały sprowadzone z zamku w Łańcucie, z tamtejszej oczywiście oranżerii, które tutaj znakomicie się zadomowiły i stały się za przyczyną ogrodnika Jana Albina Goetza i Antoniego Jana, pana inżyniera Okońskiego, słynne na całą Europę. Oczywiście Jan Albin to także, jak wspomniałem, wybitny mecenas sztuki, ale także i oczywiście filantrop. Dzięki niemu wzniesiono m.in. pomnik Adama Mickiewicza w Rynku Krakowskim. Wreszcie także ułożył pieniądze na teatr w Krakowie. Także przyłożył się oczywiście do odbudowy Wawelu i cegiełka w murze wawelskim świadczy o tym, że rodzina właśnie Goetzów Okocińskich przekazała fundusze na odbudowę Wawelu. Także i oczywiście wielu, można powiedzieć, brał udział w wielu realizacjach. Opiekował się oczywiście mieszkańcami Okocina, mieszkańcami, założył w Brzesku gimnazjum. Można powiedzieć, że jego tutaj ta inicjatywa spowodowała, że to gimnazjum powstało.
Wreszcie także trzeba wspomnieć o opiece nad zdolnymi uczniami. To było bardzo ważne dla właśnie biednych uczniów, którzy oczywiście nie miały pieniędzy, aby dalej mogły kształcić się. Dzięki właśnie Janowi Albinowi wielu zdolnych uczniów mogło podjąć dalszą naukę bądź studia. Za czasów swojej świetności gościł wiele znakomitych postaci. Oczywiście odwiedził pałac prezydent Ignacy Mościcki. Później, już za czasów jego syna, więc Antoniego Jana, kardynał August Chlond. Tak dzieje szkoły w Okocimiu, do której rozbudowy przyczynił się Jan Albin Goetz, zostały opisane w jej kronice. W roku 1836 do cichej wsi Okocim sprowadził poważny i zasłużony obywatel Mateusz Nowak nauczyciela Gabriela Sikorskiego z Czchowa, aby udzielał elementarnej nauki jego dzieciom. Inni gospodarze idący w jego ślady oddali swe dzieci do domu tegoż Nowaka na naukę i tak powstała pierwsza prywatna szkoła w czasach zaborczych. W 1859 roku ówczesny właściciel dóbr i browaru Jan Goetz złożył w starostwie w Brzesku deklarację, że budynek z parcelą numer 170 objętości 101 sążni oddaje na własność gminie na budynek szkolny oraz deklaruje się na remont tego budynku bezinteresownie dać drzwi, budowlane wapno i cegłę, pod warunkiem, że budynek ten użyty będzie na szkołę. Odtąd istnieje w Okocimiu szkoła trywialna utrzymywana staraniem i kosztem właściciela dóbr Jana Goetza i gminy. W roku 1871 wszystkie szkoły pod zaborem austriackim przechodzą ustawowo pod zarząd Rady Szkolnej Krajowej, Powiatowej i Miejscowej, co dzieje się też ze szkołą w Okocimiu. Szkoła otrzymuje ustawową nazwę Jednoklasowa Szkoła Ludowa, a Rada Szkolna Krajowa mianuje pierwszego rzeczywistego nauczyciela w roku 1872, Gabriela Sikorskiego. W roku 1866 ma już szkoła dwoje nauczycieli i z jednoklasowej zmienia się na dwuklasową. W roku 1892 obejmuje posadę kierownika drugiej klasy szkoły w Okocimiu Bronisław Zeidl. Przybywa dzieci, także nauka oprócz w budynku szkolnym odbywa się w wynajętych na wsi klasach. W roku 1913 Rada Szkolna Krajowa zmienia dwuklasową szkołę na czteroklasową. W roku 1895 właściciel Okocima, Jan Baron Goetz Okocimski, wybudował własnym kosztem na pamiątkę 50-lecia istnienia browaru w Okocimiu w obecną szkołę, która była projektowana przez Talowskiego, za którą otrzymał w Wiedniu złoty medal. Była to na owe czasy najpiękniejsza szkoła w powiecie. W roku 1921, już za czasów wolnej ojczyzny, orzeczeniem kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, szkoła tutejsza przekształcona została na siedmioklasową pod kierownictwem pana Józefa Gotąbka. Trzeba przyznać, iż zasługi Jana Albina Goetza Okocimskiego w zakresie działalności społeczno-politycznej pozostają wprost nieocenione. Pierwsze obowiązki spadły na niego dosyć wcześnie, bo już w 1890 roku, kiedy to dołączył do Rady Powiatu miasta Brzesku, a w 1897 roku został marszałkiem powiatu. Urząd ten piastował aż do 1919 roku. W 1892 i 1911 roku zdobył mandat poselski do Austriackiej Rady Państw. Również dwukrotnie, w 1901 i 1913 roku, zwyciężył w wyborach do Galicyjskiego Sejmu Krajowego. Kiedy w 1914 roku, po wybuchu I wojny światowej, dowództwo wojsk austro-węgierskich zezwoliło na zorganizowanie Legionów Polskich, utworzony został Naczelny Komitet Narodowy, odpowiadający za organizację tej jednostki. Jego przedstawicielami w terenie były Powiatowe Komitety Narodowe. Na czele PKN w Brzesku stał Jan Albin Goetz Okocimski. W tym samym czasie państwa centralne porozumiały się z efemeryczną Ukraińską Republiką Ludową. Otto Karczernin, minister spraw zagranicznych Austro-Węgier, zgadzał się podpisać pokój i tym samym uznać państwo ukraińskie.
9 lutego 1918 roku w Brześciu Litewskim Austro-Węgry i Niemcy odstępowały rdzenne ziemie polskie, mianowicie Chełmszczyznę z miastem Chełmem i część Podlasia Ukrainie. Ponadto Austro-Węgry zgodziły się na wyodrębnienie Galicji Wschodniej. Całkowicie zawiedziono nadzieje Polaków, którzy liczyli na dopuszczenie do obrad. Jan Albin mówił o tym 14 stycznia 1918 roku podczas posiedzenia Rady Państwa. Żądał także dla Polski dostępu do morza. Znany był już wówczas 14-punktowy plan pokojowy Woodrowa Wilsona, prezydenta USA. W 13 punkcie mówił właśnie o tym. W imieniu koła polskiego w parlamencie austriackim pokój brzeski ostro potępił jego nowy prezes, Jan Albin Goetz-Okocimski, który został wybrany na to stanowisko 31 stycznia 1918 roku głosami konserwatystów, demokratów i członków klubu katolicko-ludowego. W swoim wystąpieniu 20 lutego 1918 roku Goetz między innymi stwierdził: Układ brzeski, zrodzony z ducha niemieckiego militaryzmu i bezsilnej obłudy dawnej dyplomacji austriackiej, ma wytworzyć między Polakami a Ukraińcami ustawiczne źródło walki bratobójczej. W obliczu całego świata cywilizowanego zakładamy uroczysty protest przeciwko tej zamierzonej grabieży ziemi polskiej. Sprzeciw brzeski zjednoczył całe społeczeństwo polskie oraz wszystkie ugrupowania polityczne. Protestowała ludność miast i wsi galicyjskich. Przewodzili jej niejednokrotnie polscy urzędnicy państwowi w służbie austro-węgierskiej. Posiadacze austriackich orderów i odznaczeń odsyłali je do cesarza, a ówczesny austriacki premier Ernst von Zeidler powiedział nawet, że wie o tym, iż w Galicji Polacy psom do ogonów przywiązują odznaczenia austriackie. 18 lutego wyznaczony został przez polskich działaczy politycznych jako Dzień Ogólnopolskiego Protestu przeciwko postanowieniom Traktatu Brzeskiego. Chwilę tę doskonale ujął w swoich pamiętnikach Ignacy Daszyński, który napisał: Całe miasta, cała polska wieś podniosły się 18 lutego do wielkiej narodowej manifestacji. Strajkowało wszystko, moi panowie, wszystko. Robotnicy, szkoły, urzędy i urzędnicy. Poczta i telegraf, wodociągi, wszystko, moi panowie, co obejmuje ludzką pracę, wszystko się zjednoczyło w proteście przeciw oszustwu na nas dokonanemu. W diecezji tarnowskiej akcje takie odbywały się m.in. w Brzesku, Paleśnicy, w Szczucinie i Podegrodziu. W Tarnowie 18 lutego życie prawie całkowicie zamarło. Niemal wszyscy mieszkańcy miasta przeszli w pochodzie przez główne ulice, gdzie na rynku ostre przemówienie potępiające czwarty rozbiór Polski wygłosił m.in. ksiądz Józef Lubelski. Natomiast w Brzesku podczas manifestacji 16 lutego przemawiali m.in. ksiądz Mazur i ksiądz Jan Czuj, późniejszy prezes SKL i długoletni katecheta w brzeskim gimnazjum. W Bochni, Dąbrowie Tarnowskiej, Mielcu i Pilźnie protesty odbyły się również 18 lutego. Dzięki wsparciu finansowemu rodziny Goetzów Okocimskich kształcić się mógł pochodzący z Okocimia wybitny lekarz i weterynarz, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, premier rządu polskiego, świadek zabójstwa pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza, profesor Julian Nowak. Nie jest to jedyny dowód na dobroć Jana Albina, nie bez przyczyny zwanego ojcem ubogich. W archiwum w Krakowie można oglądać tysiące listów z prośbą o pomoc, czy też zawierających podziękowania, niemal codziennie trafiających na biurko barona. Utrzymywał kasę chorych. Wybudował szpital i osiedle dla pracowników browaru, tuż przy miejscu pracy. Podarował place pod budowę 5 szkół ludowych. Utworzył również czytelnie w Radomyślu i Kamieniu. Bardzo pochlebnie o Janie II Albinie Goetzu wyrażał się jego konkurent polityczny, trzykrotny poseł na Sejm w okresie międzywojennym, prezes Polskiego Stronnictwa Katolicko-Ludowego, wieloletni katecheta w brzeskim gimnazjum, późniejszy profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz dr Jan Czuj, pochodzący z pobliskiego Bożęcina. Jan Goetz Okocimski ma bardzo, bardzo wielkie właśnie zasługi, przede wszystkim właśnie dla naszych terenów, dla całego
powiatu właśnie brzeskiego. I dlatego też ja może posłużę się kilkoma datami. Dla mnie jako dla proboszcza bardzo ważną datą jest rok 1884-85. W tym czasie został zestawiony właśnie Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej. I oczywiście również w tym samym roku Jan Goetz Okocimski, myśląc właśnie o przeszłości, ściąga z Wiednia w 1885 roku właśnie swojego właśnie syna Albina, który właśnie był na studiach, chcąc właśnie mu przekazać to wszystko, co on właśnie uczynił wcześniej. W 1892 roku Jan Albin Goetz Okocimski został deputowanym do Parlamentu Wiedeńskiego. W tym samym właśnie roku zostało utworzone pierwsze koło Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Brzesku. Oczywiście zrzeszało ono pierwszych 30 członków rekrutujących się z miasta Brzeska, z Okocimia, z Brzezowca i z Łotwiny. Siedziba jego wówczas mieściła się na Słotwinie. Następnie rok później, w 1893 roku, przybyła do Brzeska drużyna Sokoła Bocheńskiego. I tu za zezwoleniem właścicieli majątku Okocimskiego, Goetzów Okocimskich, najprawdopodobniej na polowym boisku na Równi odbył się pokaz ćwiczeń gimnastyków bocheńskich. Można powiedzieć, że statut tego Sokoła Brzeskiego został opracowany w Brzesku, a następnie został wydany we Lwowie. W czasie tych wysiłków związanych z ustaleniem tego statutu trwały równocześnie przygotowania do kolejnego zjazdu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Galicji. Dodam, że właśnie od 1892 roku, od momentu, kiedy Albin Goetz Okocimski został deputowanym do Rady Państwa, równocześnie zostało utworzone Galicyjskie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, czyli obejmujące wszystkie polskie organizacje gimnastyczne na terenie Galicji. W 1896 roku była duża uroczystość Sokoła Bocheńskiego. W związku z tą uroczystością Sokoła Bocheńskiego było to poświęcenie sztandaru. Na sztandary wracał po rozbiorach, czyli po 120 latach, na tym terenie orzeł biały. Albin Goetz Okocimski miał być na tej uroczystości, ale wypadło mu spotkanie w Wiedniu. I dlatego też z Wiednia przysłał telegram gratulacyjny do Sokoła Bocheńskiego, aby w ten sposób wziąć udział i współuczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu powrotu Orła Białego na sztandary narodowe. I to jest chyba tym punktem bardzo istotnym. Jeśli będziemy mówić dalej o Janie Albinie Goetz, to przychodzi rok następny, 97. Albin Goetz zostaje wybrany wówczas marszałkiem powiatu. Będąc marszałkiem powiatu, w pełni jest zaangażowany równocześnie w działalność społeczną, działalność kulturalną, działalność charytatywną. I tutaj jednym z efektów tej działalności, za zgodą, wiedzą i protekcją Jana Albina,
zostaje utworzona pierwsza drużyna kolarska, Gambrinus. Jest to drużyna Sokołów. W tej drużynie między innymi znajdowali się trzej członkowie zarządu Towarzystwa Gimnastycznego Sokołów. Oczywiście musimy pamiętać o jednym, że rower był wówczas pojazdem bardzo drogim. No, ktoś musiał dofinansować działalność takiej drużyny. Sądzę, że uczynił to Jan Albin Goetz Okociński. I teraz, jeśli będziemy mówić dalej o rozwoju tej organizacji Sokolej, ale w kontekście udziału w niej również Jana Albina Goetza Okocińskiego, to wypada się zatrzymać na roku 1901. Dlaczego? Wtedy Sokół Brzeski zakupił parcelę pod budowę swojej siedziby. Ale ta siedziba była powiązana równocześnie z budową pierwszej hali sportowej na terenie miasta. No dzisiaj ten budynek nie istnieje. Niedawno został rozebrany, a wcześniej sprzedany przez władze po okupacji niemieckiej, skonfiskowany przez władze z względów politycznych. A następnie los jego był dość skomplikowany, ale to jeśli kogoś to interesuje, znajdzie to w moich opracowaniach na temat Sokoła Brzeskiego. Tu dodam, że poważną pomocą finansową przy zakupie tych działek, na których został zbudowany budynek Sokoła, duży wkład miał Jan Albin Goetz Okociński, zresztą który odziedziczył imiona po swoich przodkach. Albin, Albina, Jan, Jan. No i proszę Państwa, jest charakterystyczne, że na przykład budowa hali w Tarnowie i siedziby Towarzystwa Gimnastycznego Sokół trwała parę lat. Natomiast w Brzesku został zbudowany budynek i oddany do użytku już w 1903 roku. Pozostaje zadać pytanie, skąd się wzięły pieniądze tej organizacji skromnej, liczącej wówczas około 127 osób, której składki nie były znowuż takie wysokie, na zbudowanie tego budynku. Znowuż mecenat Goetzów Okocińskich, Albina Goetza, tutaj był tym momentem przełomowym, a budowa takiego budynku oznaczała jego wartość w granicach około ówczesnych 35 tysięcy koron austriackich, czyli była to bardzo poważna suma, bardzo poważna suma. No i z tej to okazji także rozpoczęły się starania członków Sokoła, którzy byli radnymi miasta Brzeska, wśród nich także założyciela po prostu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Brzesku i pierwszego prezesa Parwiego, no o jakieś wyróżnienie dla Jana Albina Goetza Okocińskiego. No takim najwyższym wyróżnieniem, jakie władze miasta mogły dać, do czego były upoważnione, uprawnione, to było nadanie honorowego obywatelstwa miasta Brzeska. I tutaj właśnie macie Państwo ten dokument przygotowany przez Kalinowskiego, przygotowany przez Ludwika Parwiego, jak już mówiłem, i Piotra Górskiego. Piotr Górski też był przez pewien okres czasu prezesem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Budynek został wybudowany w ciągu półtora roku i oddany do użytku. Więc pozostaje zadać pytanie, skąd organizacja czerpała po prostu te swoje dochody. No,
Wielu pospieszyło z pomocą, ale oczywiście była to pomoc w granicach paru koron, paru złotych. A natomiast Gedzo Kocimski, no przepraszam bardzo, ale czasem dorównywał cesarzowi. Tak, proszę Państwa, kiedy Brzesko spłonęło, Gedzo Kocimski stał na czele Komitetu Ratunkowego dla miasta Brzeska. 2/3 budynków wówczas zostało spalonych, a jego wkład na tą pomoc prawie równał się wkładowi, jaki cesarz austriacki dla Brzeszczan przeznaczył. Więc tutaj możemy mówić o tych wszystkich równocześnie humanitarnych zainteresowaniach pomocy społecznej Gedza. Oczywiście w tym dokumencie, którego pierwszą stronę Państwo sfilmowaliście, jest także taka krótka wzmianka o Sokole. O Sokole. Sokół i Gedza. Zresztą 3 członków komisji, którzy wystąpili z inicjatywą nadania tego honorowego obywatelstwa miasta Brzeska dla Gedza Okocińskiego, wszyscy byli członkami Sokoła. Więc nie ulega wątpliwości, ale równocześnie no, ten humanitaryzm Gedza był rozciągnięty na całą ludność Brzeska, mimo tego, że 2/3 mieszkańców Brzeska to byli Żydzi, a 1/3 to oczywiście Polacy, albo powiedzmy Żydzi rzymskokatolicy. Taka ludność wówczas mieszkała po prostu w Brzesku. I tutaj wszyscy radni żydowscy jednogłośnie także głosowali za przyznaniem tego słusznego wyróżnienia dla Jana Elwina Gedza Okocińskiego. Oczywiście, proszę Państwa, później Gedz Okociński odgrywał bardzo istotną rolę w dziele odbudowania niepodległej Polski. Polska organizacja wojskowa, wiadomo, że rozbroiła żandarmerię austriacką. Oczywiście ta żandarmeria austriacka także z Polaków się składała. Ale byli takim duchem przesiąknięci, że po prostu no, służyli do końca no, Austrii. Przy tym zawsze mieli obawy, no jak Austria upadnie, to my zostaniemy bez pracy. I to było jakimś takim czynnikiem, że trwali. I tu organizacja wojskowa, młodzieżowa, bo przecież do niej należeli 17-16-letni, maksymalnie 18-letni ludzie, młodzi Polacy, rozbroiła tą żandarmerię, na Słotwinie rozbroiła, również w Brzesku. Tamta żandarmeria została także rozpędzona, a 3 dni później, bo to było 2, proszę Państwa, a 5 już wszystkie władze w Brzesku składały przysięgę na wierność Polski. Natomiast Gedz Okociński wydał odezwę, w której stwierdził, Albin Gedz Okociński wydał odezwę, w której stwierdził, że powstała Polska niepodległa i zjednoczona. Gedzowie pojawiają się w Galicji w latach 40. XIX wieku. W Galicji rolniczej, w Galicji, a w rozwoju cywilizacyjnym zapóźnionej, prowincji oddalonej od centrum monarchii habsburskiej. Wnoszą do tej Galicji powiew świeżości, inicjatywy. Przemysł, który w Galicji wtedy praktycznie nie istnieje, więc ten browar pojawiający się w Okocimiu jest absolutnym nowym. Wraz z początkiem autonomii galicyjskiej Gedzowie pojawiają się także w Krakowie. To jest 1866 rok. Wtedy nabywają tu pierwsze nieruchomości, łącznie z małym browarem, który mieści się na podwórzu 3 kamienic u zbiegu ulicy Krupniczej i Podwala.
Tam piwo ważą przez jakieś 20 lat, ale to jest mały browar, on się potem nie rozwijał. To zostało w momencie, kiedy Jan Albin Goetz przejmuje kierowanie już firmą, likwiduje produkcję w tym małym browarze. Te nieruchomości zostały potem wynajęte, tam się między innymi Trzecie Gimnazjum Krakowskie mieściło, seminarium nauczycielskie i wtedy, kiedy Jan Albin dochodzi do takiej godności szczytowej, a mianowicie uzyskuje tytuł baronowski od cesarza Franciszka Józefa I, a więc w 1909 roku sprzedaje te nieruchomości u zbiegu ulicy Krupniczej i Podwala. Natomiast już jest wtedy właścicielem browaru Jonów na ulicy Lubicz. I ten browar będzie działał potem w Krakowie do lat 30. z krótką przerwą, odnowienie działalności i faktycznie do nacjonalizacji po II wojnie światowej. Jan Albin, który już będzie się pisał, a zresztą tak jak ojciec, który szlachectwo uzyskał jako pierwszy z Goetzów, będzie się pisał Jan Albin Goetz Okociński. Jest postacią rozpoznawalną nie tylko w Krakowie, w Galicji, w monarchii austriackiej. Ponieważ Jan Albin jest także posłuje do Sejmu Krajowego Galicyjskiego, posłuje do Parlamentu Wiedeńskiego, czyli do Rady Państwa, jak ona się wtedy nazywała. Co więcej, jest przez jakiś czas w tej Radzie Państwa przewodniczącym Koła Polskiego, a więc ma autorytet wśród polskich posłów, a przypomnę, że nie byle kto zasiadał w Parlamencie Wiedeńskim z Polaków, bo to była czołowa też arystokracja galicyjska, czołowi politycy partii ludowych. Jan Goetz Okociński wobec tego jest człowiekiem szanowanym. Szanowanym nie tylko dlatego, że jest zamożny, ale dlatego, że ma pewną wizję rozwoju swojej firmy, ale jak się ma wizję rozwoju własnej firmy, to z reguły widzi się przyszłość regionu, państwa. I Jan Goetz Okociński, Jan Albin Goetz Okociński po I wojnie światowej angażuje się bardzo mocno w życie publiczne, a już polskie. Także jest posłem, senatorem w polskim parlamencie, ale szczególnie cenny jest jego udział w różnego typu stowarzyszeniach, w radach nadzorczych banków, przewodniczy Izbie Handlowo-Przemysłowej, a więc to jest postać, bez której życie publiczne Krakowa, Małopolski po I wojnie światowej, ale w części i polskie życie byłoby dużo uboższe, gdyby takiej postaci nie było. Jeżeli popatrzymy na rozwój firmy, którą założył jego ojciec Jan Ewangelista, czyli browaru Okocim, potem całego zespołu browarów, które były także w Krakowie, to możemy powiedzieć, że szczytowy okres na rozwój tego interesu rodzinnego jest właśnie w okresie Jana Albina. To wtedy wykrystalizowała się potęga firmy ważącej piwo. To jest na ziemiach polskich nie tylko, że najlepsze piwo, ale to jest także browar, który staje się wzorem dla innych przedsiębiorców, jak należy to piwo ważyć. W całej historii ważenia piwa przez Goetzów możemy odnaleźć wiele takich nowinek, z których korzystali potem inni prowadzący podobną działalność. Czyli ta nowoczesność, to dążenie do czegoś, osiągnięcia czegoś, czego jeszcze nie było, była wpisana w geny
tych trzech pokoleń Getzów okocimskich, którzy wzbogacali Galicję, Małopolskę, ziemię polskie. Mimo że z pochodzenia niemieckiego, tak mocno zidentyfikowali się z polskością, że wielokrotnie dawali tego przykłady. To także i służba w wojsku. To można przypomnieć chociażby syna Jana Albina Antoniego, który najpierw służy w artylerii konnej armii austriackiej w I wojnie światowej, bo to było obowiązkiem wtedy wszystkich, także Polaków, którzy należeli do monarchii habsburskiej, ale zaraz po 18 roku, kiedy wybucha polska niepodległość, Antoni zaciąga się do artylerii konnej Wojska Polskiego. Ten sam Antoni przed II wojną światową, kiedy mu się przypomina jego niemieckie korzenie, to on nie chce tego słuchać. On czuje się Polakiem i on wstępuje także przecież po wrześniu 1939 roku do polskich jednostek we Francji, potem w Anglii. Czyli całe jego życie także jest związane z polskością. To jest pewien fenomen, który pewnie nie dotyczył tylko Getzów, bo takich rodzin w Galicji można znaleźć więcej, którzy bardzo szybko się zasymilowali. Ale u Getzów jest to taka przemiana, którą my widzimy już w pierwszym pokoleniu. Bo tu już, myślę, u Jana Ewangelisty widać w końcowym etapie jego, okresie jego życia, widać to przywiązanie do ziemi, na którą przyjechał. Do Brzeska, do Okocimia, do tego, co dane mu było tam tworzyć. I do ludzi, których tam spotykał. I pamiątki, które Getzowie pozostawili w Galicji, no przede wszystkim w Brzesku, w Okocimiu, no trwają do dzisiaj, bo to nie tylko pałac, nie tylko browar, ale to przecież i szkoły, i kościół, i plebania, no to są elementy trwałe, które nie zostały wymazane i mam nadzieję, że nie zostaną wymazane z pamięci. Ale chyba największą wartością, którą pozostawili po sobie Getzowie, to jest ta owa dobra pamięć u ludzi. To jest chyba najważniejsze. W odrodzonej Rzeczypospolitej Stronnictwo Prawicy Narodowej straciło na znaczeniu. Nie oznaczało to, że Jan Albin Getz-Okocimski skończył z polityką. W 1922 roku wystartował on w wyborach do Sejmu pierwszej kadencji z list Łączności Narodowej. Mimo tego, że uzyskał bardzo dobry wynik, ponieważ na jego osobę głosowało ponad 3800 osób, nie uzyskał on miejsca w Sejmie. Z tego powodu, że inni politycy zgrupowani w tej liście nie uzyskali odpowiedniej liczby głosów. Ponownie spróbował on swoich sił, startując w 1928 roku do Senatu z listy bezpartyjnego bloku współpracy z rządem. Tym razem udało uzyskać mu się mandat. Jednak nie był w Senacie aktywny, ponieważ w czerwcu 1928 roku w jednej z warszawskich restauracji zatruł się nieświeżą potrawą. Spowodowało to wielkie kłopoty zdrowotne. Pisał nawet do swojego przyjaciela Władysława Leopolda Jaworskiego, czy nie byłoby zasadnym, by mógł zrzec się mandatu senatorskiego. Jednak do tego nie doszło. Choroba okazała się poważniejsza niż początkowo przypuszczano. W ciągu kilku następnych tygodni Jan Albin osłabł tak bardzo, że nie był w stanie podnieść się z łóżka. Osłabiony konieczną dla jego żołądka dietą, baron coraz bardziej podupadał na zdrowiu. Odszedł do wieczności 24 kwietnia 1931 roku. Jego pogrzeb odbył się tego samego dnia w okocimskiej parafii. Zawsze będąc blisko ubogich, kazał się pochować w sukmanie, jak prosty chłop. Kondukt pogrzebowy rozciągnął się na długość 3 km, licząc około 10 tysięcy ludzi. Dobry pracodawca, mecenas sztuki, wierny syn polskiej ziemi, ojciec ubogich.
Taki był Jan Albin Goetz-Okocimski. Takim zapamiętali go jemu współcześni i taki obraz przekazali późniejszym pokoleniom.